By pokazać wszystkie szczegóły tego pomiaru, wymienię rezystor ze starego, który miał wartość 1/100 ohma, na rezystor, który ma wartość 1 ohma. Na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba sprawa ohma policzyć sobie, czy przepływający prąd przez dany rezystor nie spowoduje jego uszkodzenia. Na tym rezystorze mogę wytracić 25 W mocy, ale należałoby go przykręcić do jakiegoś radiatora. Także nie można zastosować sobie przy każdym pomiarze rezystora o jak największej wartości, bo po pierwsze spadek napięcia, który wystąpi na tym rezystorze, zakłóci nam napięcie dostarczane do urządzenia, więc ten spadek napięcia chcielibyśmy, żeby był jak najmniejszy. No wyobraźmy sobie, że mierzymy jak w jednym z postów energię zużywaną przez twardy dysk. W tym momencie przy napięciu zasilającym o wartości 5 V i bardzo małym poborze prądu, tam rzędu kilkudziesięciu, kilkuset miliamper, należało użyć rezystor o dosyć znacznej wartości, ale taki rezystor powodował znaczny spadek napięcia, który znowu zaburzał napięcie dostarczane do dysku. Więc należy użyć rezystora zawsze do pomiaru o jak najmniejszej wartości. W momencie, kiedy nie ma takiej możliwości, bo na przykład odbiornik pobiera za mało mocy, za małe natężenie prądu przepływające jest przez rezystor, no to dobieramy rezystor o troszkę większej rezystancji, ale musimy w tym momencie cały czas kontrolować, zresztą w każdym momencie musimy cały czas kontrolować moc wytracaną na tym rezystorze, żeby nie doszło do awarii. Rozłączam oczywiście tutaj sieci na wszelki wypadek, oprócz wyłączonego przełącznika, i teraz podmienię rezystor. Podmiana tutaj będzie stosunkowo prosta. Tu odepnę i tu odepnij się i tu. Muszę uważać, żeby nie nastąpił przepływ prądu przez obudowę, bo to by niczego złego nie zrobiło, ale zaburzyłoby mi pomiar. Ponownie sprawdzam, czy tutaj nie ma żadnego zwarcia. Ten metalowy element niepotrzebny w polu roboczym odkładamy daleko. Kontrola, czy nic się nie wypięło, nic się nie odłączyło. Z powrotem podłączam sobie tutaj cały układ pod zasilanie, pamiętając, że faza była od tamtej strony. No i zobaczmy, jaki teraz będzie rezultat w momencie, kiedy rezystancja tego opornika jest 100 razy większa niż poprzedniego. Teraz zdecydowanie mogę zmniejszyć . Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. Czy uda się powiększyć bardziej? Uda się, żeby uzyskać piękny przebieg. Ponieważ obydwa przebiegi mam wypośrodkowane, obydwa przebiegi na tym oscyloskopie są w miarę zgrane w czasie, bo występuje między obydwoma kanałami zawsze w każdym oscyloskopie jakieś przesunięcie w czasie. Pytanie, jak duże to jest i jak duży wpływ ma na dany pomiar. W tym wypadku praktycznie żaden. Możemy zobaczyć, że natężenie jest pobierane tylko w pewnych momentach. Widać, że tutaj zasilacz w tym przyrządzie pobiera prąd odkształcony. Nie jest to sinusoida, tak jak na przykład tutaj przy napięciu zasilającym, chociaż i przy napięciu zasilającym widać, że są zaburzenia, że nie jest to ładny sinus, tylko sieć energetyczna w tym punkcie tutaj dostarcza napięcie zniekształcone pewnie właśnie przez takie odbiorniki z zasilaczami impulsowymi, z zasilaczami bez korekcji współczynnika mocy. Także w taki sposób, zachowując szczególną ostrożność, a najlepiej w ogóle tego nie robiąc, bo powtórzę jeszcze raz i wiele razy to będę powtarzał, odradzam zdecydowanie takich eksperymentów w domu. Wszystko się udaje do czasu i szkoda ryzykować. W każdym razie można w taki sposób sprawdzić zarówno napięcie, jak i natężenie pobierane przez jakieś urządzenie, które nas interesuje. Ach, dodam jeszcze, że oczywiście możemy tutaj wyliczyć sprawa ohma również natężenie przepływające przez rezystor. Mamy rezystor bardzo ładnej wartości 1 ohma. Bardzo łatwo pomierzyć sobie napięcie. Akurat kanał pierwszy nas nie interesuje.
Weźmy sobie kanał drugi. RMS dla kanału drugiego to jest 184 mV, 180 mV. Jeżeli użyjemy wartości RMS napięcia odwzorowującego tutaj pobierany prąd i użyjemy napięcia RMS sieci zasilającej, w tym wypadku, czy mam tutaj, nie mam, ale mam V-amp 620 V, czyli generalnie około 230 V będzie, mogę sobie oczywiście to przestawić, sprawdzić dokładnie, to w tym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić, policzyć pobieraną moc przez dane urządzenie, moc skuteczną. W tym wypadku 180 mV przy 230 V na jednym ohmie to da nam około 40 watów, ciut ponad 40 watów dla tego miernika, co mniej więcej by się zgadzało z jego danymi katalogowymi. I na tym zakończę tą prezentację. Chyba pokazałem wszystko, co jest istotne.